Ralph Demolka wrócił, by tym razem zdemolować cały internet. A wiecie, że ma chłopak krzepę. Cześć, tutaj Piotrek i chcę wam powiedzieć, że Ralph Demolka w internecie to kontynuacja doskonała. Zaskakuje dojrzałym podejściem i bezbłędnym komediowym wyczuciem. Rozwija historię z pierwowzoru i rozszerza ją o nowe wątki. Ale przede wszystkim opowiada o ważnych sprawach i nie skupia się tylko na rozbawieniu publiczności. Sprawdźcie koniecznie naszą recenzję. Niech Ralph demoluje jak najwięcej, bowiem wychodzi mu to znakomicie. Ale w najbliższym mroźnym kwartale będzie jeszcze sporo okazji do tego, by rodzina do kina wybrała się. No cóż, dzięki megakarcie rodzinnej bilety są mega tanie, więc korzystajcie z niej ile wlezie. Czekają was niesamowite multi-przygody. Zobaczcie sami. Przygotujcie chusteczki, bowiem czeka was wzruszająca, ale i pouczająca historia o przyjaźni pewnego chłopca z pelikanem. Chłopiec z burzy to ekranizacja bestsellerowej powieści, która wyciska łzy z oczu. Ale głupi ci Rzymianie. A wy wpadajcie do multikina niczym rozszalali galowie, by obejrzeć kolejne przygody Asterixa i Obelixa. Tym razem szykuje się grubsza afera, bo Panoramix wybiera się na emeryturę. Co z tego wyniknie? Tego dowiecie się z filmu Asterix i Obelix, tajemnica magicznego wywaru. Przepis na ten eliksir. Eliksir mocy galów? Wszystko wciąż jest czadowe. No dobra, prawie wszystko. Cywilizacja upadła, a Emmet i reszta mieszkają w świecie rodem z Mad Maxa. Tę uroczą sielankę przerywa pojawienie się najeźdźców z Lego Duplo. Popkulturowa zabawa i Lego Batman wracają w Lego Przygoda 2. Ale bit mają nie kulawy. Nareszcie, Szczerbatek i Czkawka znowu na ekranie. Czkawka jest już poważnym panem, ma brodę i w ogóle. Szczerbatek zaś to poważny pan Smok, który teraz postanowił się zakochać. Twórcy obiecują słodko-gorzkie zakończenie trylogii, więc lepiej przygotujcie się na ogromne emocje z filmem Jak wydresować Smoka 3. No, biała brzmi lepiej, tak. Proszę państwa, oto jego psia mość, Rex, ulubieniec królowej Elżbiety. Tylko co się stanie, gdy angielski piesek w wyniku okropnej pomyłki trafi do londyńskiego schroniska? Na to pytanie odpowie animowana komedia Korgi, psiak królowej. A pod koniec marca? Luźna adaptacja zarówno kultowego animowanego oryginału, jak i książki, która zainspirowała Walta Disneya do stworzenia filmu. Dumbo z pewnością mocno nas wszystkich wzruszy, a co doroślejszych widzów zachwyci także obsadą. Michael Keaton, Colin Farrell, Danny DeVito, Alan Arkin, Eva Green. Na Ralpha Demolkę i inne najlepsze familijne zimowe premiery zaprasza was Piotrek. Pamiętajcie, że z naszą megakartą Rodzina do kina zdobędziecie zniżki na bilety, zestawy rodzinne i zabawki w multishopie. Oraz zbierzecie punkty do wymiany na super nagrody. Do zobaczenia w multikinie.